No siema, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na pierwszy z podsumowań ubiegłego już 22 roku. Oczywiście pod względem przeczytanych książek. Dzisiaj zaczniemy sobie od łatwiejszej takiej kategorii, czyli zaczniemy sobie od najgorszych książek. Dlatego postanowiłam nagrywać o tych najgorszych, bo te książki już kiedyś sprawdzałam na liście, wiedziałam mniej więcej właśnie ile tu będzie pozycji, że wyjdzie ich coś koło 10 plus minus, w sumie nawet nie pamiętam, jak tam wtedy sprawdzałam, i też zależy, jak to ujmiemy, co tutaj będziemy doliczać, ale to nieważne. Natomiast wiem, że jeżeli chodzi o te najlepsze, tych książek, które dostały na przykład 4,5 gwiazdki, będzie całkiem sporo. No i jest kilka takich pięciogwiazdkowców, więc też po prostu będę musiała dłużej się zastanowić i zdecydować, które faktycznie wtedy ująć za te najlepsze, za nowych ulubieńców uznać, no i które po prostu na przykład dać jako wyróżnienie, ale no nie przedłużając, zacznijmy faktycznie od tych jednak najgorszych książek. Powiem Wam, że nie było aż tak tragicznie, dlatego że mam tutaj książki, które są prawie wszystkie na dwie gwiazdki, łącznie z jednym komiksem, który czytałam niedawno, więc możecie się spodziewać, że się tutaj pojawi. On też dostał ode mnie dwie gwiazdki i jest tylko jedna książka, którą czytałam w tym roku zresztą po raz drugi w życiu i zmniejszyłam jej w dodatku ocenę właśnie w tym roku na 1,5 gwiazdki. Natomiast wiem, że kilka z tych wyborów, a właściwie z tych książek, które mi nie przypadło do gustu w tym roku, które tutaj mam i o których będę Wam mówić też po skrócie, mam nadzieję, żeby się długo nad tym wszystkim nie pastwić, będzie dosyć kontrowersyjnym wyborem, bo patrząc na tę listę, wiem, że sporo z tych pozycji nawet osobom, które znam na przykład, się podobały, a mnie nie. I jest to jak najbardziej normalne, jak najbardziej okej. Myślę jednak, że ja mam inteligentnych widzów i że nikomu nie muszę przypominać, że to, co mnie się podoba, innym nie musi się podobać, a to, co podoba się innym, nie musi podobać się mnie. I nie ma z tym nic złego, to są po prostu tylko książki, które mają nam zapewniać rozrywkę. Jeżeli te pozycje akurat Wam zapewniają rozrywkę, jakby no spoko, po prostu u mnie akurat one się nie sprawdziły i każda z nich miała po prostu coś, co mnie bardzo mocno do gustu nie przypadło i co mi się nie podobało i co jednak tę rozrywkę mi odbierało. Więc przejdźmy sobie do tych książek, jednak tę jedną niezaszczytną perłę, która ma te 1,5 gwiazdki, czyli najmniejszą ocenę, zostawię sobie na koniec. Zacznę w takim razie od Umami, książka, którą czytałam chyba do filmu 7 książek z 7 krajów w 7 dni. Natomiast w 7 dni tych 7 książek nie przeczytałam, ale każda książka była jakimś przedstawicielem autora z jednego kraju. Ta książka stanowiła w tym filmie jakby reprezentację Meksyku. Mamy tutaj historię o bohaterach zamieszkujących jedno małe osiedle. Te ich losy się przeplatają. Również tak jakby cofamy się z ich historią i jak przeplatają się te perspektywy i rozdziały z perspektywy różnych bohaterów, to tak samo właśnie cofamy się w czasie z różnymi wydarzeniami w życiu każdej z tych postaci tak naprawdę. No i jak widzicie, mam tutaj parę znaczników, ale to jest tylko kwestia taka, że była tutaj jedna perspektywa, która mi się podobała i w której były rzeczy po prostu dobrze powiedziane, ciekawie napisane i je sobie tutaj musiałam po prostu zaznaczyć. I tylko i wyłącznie dzięki tej perspektywie ta książka dostała dwie gwiazdki zamiast jednej. Dlatego, że w większości to było pisane w taki sposób, który mnie się po prostu bardzo nie podoba. To było pisane w taki jakiś absurdalny czasami troszkę sposób i takie niektóre rzeczy tutaj były nieprzyjemne też do czytania, takie po prostu niesmaczne. Nie były to też zwykle jakieś mocne rzeczy, to po prostu były takie kwestie, że my czytamy o takich niekoniecznie smacznych do czytania rzeczach i nie dostajemy nic w zamian dobrego z tego. Nie wysnułam na podstawie tej książki żadnych konkretnych wniosków, tylko mi się właśnie podobała ta perspektywa wdowca. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, to było o jednym starszym mężczyźnie, którego żona zmarła i to, co on opowiada, było bardzo ciekawe. Ale też nie zawsze to było dobrze napisane. To po prostu książka przedstawia taki styl pisania, którego ja nie lubię i przez to z tej książki po prostu nie potrafiłam więcej wyciągnąć, dlatego że bardzo mocno mnie odpychała tym, jak była napisana. I myślę, że w większości przypadków książek, które tutaj są, to styl pisania był tą główną rzeczą, która mnie zniechęcała. I tak jak mnie może zniechęcać styl pisania, to też nie można powiedzieć, że ta książka jest przez to całkowicie zła. To jest po prostu coś, co
No mnie się nie podobało, tak? Więc ja przez to źle książkę oceniam, ale to nie znaczy, że obiektywnie patrząc książka jest jakaś fatalna. Kolejna książka to książka, którą mój ukochany wybrał mi w filmie, gdzie przez tydzień decyduję, co czytam. To była jedna z książek z jego wyboru i to jest książka tak bardziej dla dzieci, trochę starszych może dzieci, Upiorny pociąg. I to jest właśnie, nie wiem, czy to jest pierwszy tom jakiejś serii, czy nie. Natomiast mam bardzo fajną okładkę i ja ją w tym roku właśnie kupowałam ze względu na okładkę i tak ciekawie to zabrzmiało, taki wiecie, woskowy świat, upiorny pociąg. Myślałam, że to będzie taka trochę creepy historia dla młodszych czytelników. I w związku z tym myślałam, że nie będzie mi może to przeszkadzać, że to jest dla młodszych, bo będzie w jakiś sposób interesująco ubrane pod takim troszkę halloweenowym może płaszczykiem. Troszkę zmiana kadru. Ta książka... Mam wrażenie, że po prostu tutaj są tak już absurdalnie przedstawiane rzeczy, z jakich młodzież i młode dzieciaki się mogą wymigać i w jaki sposób po prostu z każdego dorosłego mogą zrobić idiotę, że no to po prostu już było tak abstrakcyjne i absurdalne i tak irytujące. I sposób też pisania tutaj, przedstawiania tego, takie... No nie, w tym filmie, jeżeli go nie widzieliście, to tam właśnie czytałam wam jeden moment, jeden fragment, który myślę, że jest dobrą reprezentacją tego, jak ta książka jest pisana. To jest taki totalnie odrealniony styl, bo nawet w momencie, kiedy narrator jakby mówi do czytelnika, odnosi się do czytelnika, to mówi w taki sposób, tak to ubiera w słowa, że to brzmi po prostu na maksa nierealnie, a oprócz tego po prostu tak jak mówię, z każdego dorosłego w najprostszy, najdurniejszy sposób da się zrobić idiotę i da się każdego wykiwać i to było po prostu absurdalne, absurdalnie beznadziejne i ta jedna gwiazdka w sumie, chociaż pewnie mogłabym dać mniej tej książce, może jakieś półtorej gwiazdki, ale za pomysł, jeżeli chodzi o fabułę właśnie tego uciekania w woskowym świecie, w którym różne miejsca, gdzie się znajdą bohaterowie, tam jakby te postaci trochę ożywają i w trakcie ożywia się fragment historii związany z tym, co przedstawiają te figury woskowe i co przedstawia ta sceneria i tak dalej. No to jest bardzo ciekawe i to mogło być naprawdę super ugrane, ale nie było dobrze ugrane. Kolejna książka, myślę, że to będzie jedna z takich właśnie bardziej kontrowersyjnych pozycji. Natomiast Wiedźmin. Miecz Przeznaczenia, czyli drugi tom opowiadań. O ile pierwszy jeszcze całkiem mi się podobał, to ten drugi, gdzie już jest więcej Yennefer, gdzie jest więcej takiego właśnie wchodzenia w te relacje, gdzie skupiamy się bardziej na tym romansie Geralta i jego po prostu bolącym serduszku w stosunku do Yennefer i tak dalej, zamiast na jakiejś konkretnej akcji. W dodatku od początku mam wrażenie, już od pierwszego tomu, że większość z tych opowiadań jest dosyć mocno przegadana i mało tam się rzeczy dzieje. No, Wiedźmin mnie po prostu do siebie jednak nie przekonał i mam prawo do takiej opinii, również mam prawo do opinii, że było tutaj za dużo po prostu wzdychania do panienki, a za mało faktycznego jakiegoś po prostu historii z jajami. Tak uważam, mnie to bardzo przeszkadzało i tyle. I mojego zdania jakby nikt nie zmieni. Tak samo nikt nie zmieni mojego zdania w stosunku do Okrutnego Księcia. Każda jedna część tej trylogii, którą czytałam w tym roku, dostała ode mnie 2 gwiazdki, co też w sumie jest dosyć hojną z mojej strony oceną, biorąc pod uwagę to, jakie mam obecnie wciąż odczucia za każdym razem, jak sobie o tej serii pomyślę. Jak dla mnie to jest historia, która też jest na maksa głupia pod względem przede wszystkim relacji. Wydaje mi się, że no 90% relacji w tych książkach są budowane na takich toksynach, że to jest po prostu głowa mała i my jako czytelnicy mamy się tym zachwycać. Mamy się zachwycać relacją dziewczyny z ziomem, z elfem, który dopuszczał się bullyingu w stosunku do niej i mnie to jest po prostu szok. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, jak ludzi może zachwycać relacja między nimi, ten wątek romantyczny. Rozumiem to, że niektórym może się podobać akcja i właśnie takie kwestie intryg różnego rodzaju, snucia, knucia. Może ten świat też się podobać, ale pod względem relacji szczególnie te książki dla mnie są dramatyczne i to nie chodzi nawet tylko o relacje romantyczne, ale też te relacje rodzinne, tak to nazywam.
nazwijmy. No, dla mnie to wszystko po prostu jest tak absurdalne i ja wiem, że to jest fantastyka teoretycznie młodzieżowa i że takie rzeczy w fantastyce być może są możliwe. No jakby teoretycznie po fantastyce nie można oczekiwać jakby realizmu takiego całościowego, ale mnie to akurat tutaj bardzo mocno bodło i ja nie byłam w stanie wyłączyć swojego myślenia przy tych książkach w momencie, kiedy relacje, które w książkach wszystkiego, każdego rodzaju, każdego gatunku mogą być realnie przedstawione, dobrze ugrane, tutaj były tak po prostu nie teges, no bo po prostu te relacje były na maksa dziwne i ja nie rozumiem, dlaczego w ten sposób to wszystko było budowane, tworzone i pisane. Także przykro mi, ale jeżeli chodzi o Okrutnego Księcia, no to ja jestem sporą antyfanką akurat tej serii. Kolejna książka, no to książka jest dosyć niepopularna, Wyspa Zombie. To jest historia o mężczyźnie, który nagle chyba budzi się na pewnej wyspie, gdzie mieszkańcy się tak troszeczkę inaczej zachowują, są tacy bardziej powolni, mają chłodniejszą skórę i tak dalej, no można ich nazwać takimi trochę zombie, tak? I ta wyspa też jest generalnie w dosyć dużym stopniu odcięta od reszty świata, także w ogóle inni ludzie jakby spoza wyspy nie wiedzą o jej istnieniu, bo rządy różnego rodzaju, władze państw nie chcą, żeby ich obywatele się dowiedzieli o istnieniu tej wyspy. No i to zapowiadało się mega ciekawie na coś pomiędzy jakimś, nie wiem, thrillerem, może jakąś grozą, może jakimś jeszcze nie wiadomo czym, ale ta książka przez większość czasu była na maksa nudna. Ani przez chwilę się nie przejęłam niczyim losem w tej książce, ani przez moment nie byłam zainteresowana tym, co się dzieje i co te postaci robią, bo tutaj też jest taki troszeczkę wątek jakby to ująć, nie spoilerując. Jest na tej wyspie pewna grupa osób, która robi coś, czego robić nie powinny, żeby więcej poczuć, tak to powiedzmy. No ale nawet to, o ile może i w jakiś sposób mogło być to dobrze ugrane, to mimo wszystko mnie nie zainteresowało zupełnie. I nawet nie pamiętam, jak ta książka się skończyła. Chyba to zakończenie było tak albo jakieś nijakie, albo też mi się nie podobało, że wolałam je wyrzucić sobie z pamięci. Ale to też takie po prostu dwie gwiazdki i też ta jedna gwiazdka w sumie tak bardziej za pomysł. Kolejna książka, która też wzbudza spore kontrowersje, to jest Rebeka. Na szczęście ostatnio okazało się, że Anita czytała tę książkę, teraz już w nowym roku. I jej też na szczęście się ona nie spodobała, więc tak po prostu uff, faktycznie czuję się, że nie jestem jedyną osobą, szczególnie w tej sferze, wiecie, książkowych twórców, której ta książka się nie podobała. Dla mnie była ona po prostu fatalnie nudna. Główna bohaterka była no, dosyć głupia, podejmowała głupie decyzje. Ten facet, Maxim chyba on się nazywał, tak? Ten główny bohater, on też był straszną postacią. A ten wątek tajemnicy i ta właśnie największa zagadka, największe zaskoczenie, które jest w tej książce i na którym ta książka jest oparta ponoć, to też dla mnie nie był niczym szczególnym. Nie jest tak, że może się jakoś spodziewałam tego, ale dla mnie to było takie, no okej, i co z tego? Myślę, że mogły to być dużo ciekawsze rzeczy zaproponowane jako nagła po prostu tajemnica i taka prawda, która się odkrywa. I jeszcze końcówka też była taka nieszczególna. Przez większość czasu ta książka po prostu jest nudna, a wszyscy są tutaj wkurzający. Więc za co dałam jedną gwiazdkę więcej, żeby ta książka dostała dwie zamiast jednej? Nie mam pojęcia tak w sumie teraz, szczerze mówiąc. Nie jestem przekonana do Rebeki. Może były jakieś takie momenty, gdzie w miarę jeszcze byłam zainteresowana, może jeszcze nawet na początku tej książki w miarę jeszcze byłam zainteresowana, ale potem z czasem no nic tam się wielkiego jakiegoś nie działo i w żaden sposób ta książka mnie nie przekonała do siebie. Mam tutaj też książkę, co do której akurat z Anitą się nie zgadzamy w naszych opiniach, czyli oczywiście Zew Nocnego Ptaka. Jest to książka,
która jest dużo za długa. To jest książka, która generalnie opowiada o tym Matthew, który jest pomocnikiem czy tam asystentem sędziego, i oni wybierają się do pewnej miejscowości, żeby przeprowadzić proces. Proces dotyczący kobiety, która została oskarżona o bycie czarownicą, o bycie wiedźmą i wiecie, oddawania się szatanowi, bla bla bla. Na samym początku jest pewna dosyć ciekawa akcja. Ja myślałam, że od tego już pójdziemy dalej, po czym ta akcja jest porzucona i zupełnie wchodzimy w co innego. Wchodzimy do tej jakby wsi, miejscowości, poznajemy tę kobietę, poznajemy coraz bardziej teoretycznie tę sprawę, aczkolwiek ta książka jest około 2 razy za długa. No wydaje mi się, że można by jej urąbać ze 300 stron. 300 stron takiego po prostu tup-tup-tup, tuptania, tutaj sobie gadania z różnymi ludźmi, ludźmi, którzy są też wkurzający. Była tutaj jedna taka baba, która była na maksa denerwująca. Jakby cała ta sprawa też mnie zaczęła nużyć po prostu, coraz mniej interesować. Były to pewne obrzydliwe, naprawdę już takie rzeczy. Pewne bardzo niezdrowe zachowanie mężczyzny w stosunku do klaczy. Ale były też inne nieprzyjemne w tej książce rzeczy. Na to wszystkie fragmenty, które miały tutaj jakikolwiek potencjał, bardzo szybko były marnowane. W pewnym momencie pojawia się tutaj postać, która miała potencjał być taką drugą Umbridge. Miała potencjał mocno zamieszać w tej książce. Poświęconych tej postaci jest tam parę dziesiąt może stron, jakaś jedna akcja, po czym to wszystko gaśnie. Cichnie, nie ma tej postaci, w sensie po prostu, nie wiem, nagle ta postać nie stanowi żadnego problemu, nagle nie robi żadnego zamieszania żadnego, no po prostu mam wrażenie, że wszystko to, co mogłoby najbardziej zaplusować w tej książce, zostało jak najszybciej gaszone. Jak najszybciej zgaszony pet, żeby tylko ani odrobina dymu z tego nie uleciała. No po prostu... Dramat. Nie cierpi tej książki 2 gwiazdki, bo tak jak mówię, były te fragmenty, takie no, małe rzeczy, które były potencjałem, ale no nie wyszło, spaliło się to wszystko. Kolejna to jest książka, która jest erotykiem, Neon Gods. Czytałam tę książkę po angielsku, a właściwie słuchałam ją sobie w audio. No moje nieszczęście. I dopiero potem okazało się, że ta książka wychodzi po polsku i ona już wyszła po polsku. Mamy tutaj we współczesnym świecie taki troszkę retelling mitów greckich związanych z historią miłosną Hadesa i Persefony. Natomiast w tym wypadku tutaj Zeus jest uznawany za tego złego, za tego po prostu starego mężczyznę, obleśnego, który chce sobie tę biedną Persefonę wziąć za żonę, a ona nie chce, ucieka do Hadesa, bla bla bla. No i ja chciałam dostać historię, spodziewałam się, że będzie to romans, że będą tutaj spicy sceny, ale nie spodziewałam się, że to będzie stanowiło jakieś 80% książki, a fabuły tu prawie w ogóle nie będzie. I to był największy ból, że po prostu chędożenie było najważniejszym punktem tej książki. Ale wiecie, no erotyki, ja czytałam kiedyś parę takich książek i one mimo wszystko, nawet jeżeli biedną, to jakąś tę fabułę miały. A tutaj ta fabuła, która ma bardzo mocne i bardzo dobre podłoże, no bo halo, mity greckie, Hades, Persefona i w ogóle bogowie greccy. Tutaj można by naprawdę dużo fajnych rzeczy ugrać, ale nie zostało to też dobrze i tak w pełni wykorzystane, tylko jednak najważniejszy był ten taki po prostu wyuzdany seks. No i tyle. I jedno tutaj, co mi się podobało, to wątek ze szczeniakami. On był tutaj bardzo fajnie ugrany pod względem tej Grecji i mitologii, ale cała reszta nie, niestety bardzo nie. I ostatnia 2-gwiazdkowa książka to jest reportaż, czyli Hen na północy Norwegii Ilony Wiśniewskiej. Ja tej pani czytałam książkę Białe i ona jeszcze w miarę jakoś mi się podobała, dlatego że kiedy mnie polecano książki tej autorki, to słyszałam, że ona właśnie w super sposób pisze, że bardzo ciekawie opisuje te miejsca. I to są takie miejsca i klimaty, o których ja niewiele wiem. Dlatego też z chęcią się zabrałam za właśnie te książki, żeby troszeczkę bardziej poznać tego białego rejonu świata.
i tego najbardziej mroźnego. Natomiast jeżeli chodzi o białe, o ile uważam, że tam te rzeczy też były dosyć chaotycznie pisane, to jednak ten styl pisania naprawdę mi przypadł do gustu i bardzo mi się podobało, jak tam autorka ujmowała różne rzeczy, składała w zdania. Tak tutaj w ogóle tego stylu pisania magicznego nie odczułam. Już ta książka też była dosyć chaotyczna, jeżeli chodzi o przedstawianie faktów i tak dalej. I czy to jest ta książka? Chyba tutaj się za bardzo autorka skupiła na jakiejś jednej konkretnej rodzinie niż ogólnie na życiu ludzi zamieszkujących te rejony. To po prostu była taka bardzo momentami mocno przesycona historią konkretnej jednej rodziny. No i właśnie ten sposób pisania już nie był taki, jak pamiętałam to z książki Białe, więc mało co mogło mnie tutaj urzec i de facto nie urzekło mnie nic. I teraz się zastanawiam, może jeszcze przejdźmy, jeżeli mnie oglądaliście w ciągu ostatniego roku, to może i domyślicie się, co to jest za ta książka na półtorej gwiazdki, ale jeszcze na razie komiks, najpierw komiks, czyli Głębia, pierwszy tom, Iluzja Nadziei. No, rozczarował mnie on bardzo. Generalnie już odkąd go zaczęłam czytać, taka byłam troszeczkę niechętna i dlatego też po kilku stronach pozostawiłam ten komiks przez kilka miesięcy nieprzeczytany, dlatego że nie spodobała mi się kreska. Dla mnie kreska, tutaj nie mogę wam pokazać na początku, bo są wyuzdane sceny. Aha, w ogóle tak, komiks dla dorosłych, zdecydowanie. Tak, kreska wydaje mi się taka strasznie niechlujna i momentami niektóre ilustracje są przez to mocno nieczytelne dla mnie, ale w końcu się za niego zabrałam i skończyłam na sam koniec roku praktycznie ten komiks czytać i historia wcale nie spodobała mi się bardziej niż kreska. Sam pomysł, koncept właśnie tego, że ludzie żyją pod wodą, bo tylko tam mogą żyć, a jeszcze zbliża się katastrofa ostateczna i wszyscy w końcu umrą i tak jakby nigdzie nie będzie zdatnego miejsca do życia, ale jest jakaś tam nadzieja, tli się nadzieja, że jednak gdzieś jest właśnie miejsce, w którym będą mogli przeżyć. Różne te stwory w tych głębinach, to naprawdę bardzo ciekawy pomysł, ale taka troszkę bardziej to była historia jednak tej rodziny, którą tutaj mamy wprowadzoną na początku, bo przez pewne wydarzenia ta rodzina jest rozbita i to jest takie dążenie trochę do reunion, do złączenia się ponownie, do ponownego jakby spotkania, do zemsty. Takie właśnie bardzo mocno skupiamy się na tej rodzinie. I ta historia tej rodziny po prostu mnie nie za bardzo ciekawiła, ale nawet jeśli pomijając jakby te kwestie, czy to mi się podobało, czy to mi się nie podobało, czy to mnie ciekawiło, to te najważniejsze momenty dla mnie za szybko się tutaj działy. W pewnym momencie po prostu bardzo szybko wskakiwaliśmy w akcję jakąś taką ważniejszą, po czym ona bardzo szybko się kończyła. I przechodziliśmy do kolejnych jakby etapów w tej książce, chciałam powiedzieć, w tym komiksie, w tej historii, które też jakby nagle szybko się coś zaczynało i szybko się coś ucinało, co miało bardzo duże znaczenie dla całej historii i fabuły. Więc nie spodobało mi się to, nie będę kontynuowała tej serii na pewno. Z momentami pospieszona, jest mało czytelna, jest chaotyczna. No nie podoba mi się ta historia, nie będę do niej już wracać raczej. No za to niestety podjęłam bardzo złą decyzję powrotu do czegoś innego, dlatego że w tym roku też nagrywałam filmik o nielubianych książkach, czytaniu nielubianych książek i były tam chyba dwie książki ogólnie źle oceniane, których ja jeszcze nigdy nie czytałam i chciałam się skonfrontować z ogólnymi opiniami oraz dwie książki, które ja lata temu czytałam i mnie się nie spodobały i były przeze mnie nielubiane i powrót do jednej z tych książek okazał się strzałem w dziesiątkę, bo teraz to jest, no, myślę, że jest duża szansa, że znajdzie się w najlepszych książkach tego roku minionego, 22. Natomiast niestety z tą drugą książką to już był problem, tak jak mówiłam na początku filmu, nawet obniżyłam jej ocenę i mam tutaj Córkę Krwawych, czyli pierwszy tom serii Czarne Kamienie, Anne Bishop. Ja już pominę to, jak okropna jest ta okładka, bo ona jest chyba najbrzydsza ze wszystkich okładek z serii. Straszna. Nie jestem w stanie wam obecnie powiedzieć, o czym jest ta książka. To jest fantastyka, ale ona była tak dla mnie już niejasna przy pierwszym czytaniu, że ja już
wtedy po prostu pamiętałam te odczucia, które mi towarzyszyły przy czytaniu tej książki, że czytało mi się ją długo i że mi się nie podobała, ale nic konkretnego jednak z niej nie pamiętałam, więc liczyłam na to, że będąc po prostu po paru innych, no spokojnie mówiąc, książkach fantasy, że może lepiej ją zrozumiem, a przez to może mi się lepiej spodoba. Tak było zresztą z Ionem na przykład. Ale niestety okazało się, że to był wielki błąd. I teraz obawiam się, ponieważ mam drugi tom na półce i teoretycznie słyszałam i czytałam wiele komentarzy waszych i słyszałam parę razy, że ten pierwszy tom faktycznie jest zły, ale potem jest lepiej. Natomiast były też osoby, które mówiły, że wcale potem nie jest lepiej i od drugiego tomu też się odbiły. Więc nie wiem, czy się zdecyduję kiedyś tę serię faktycznie kontynuować i czy spróbować chociaż z tym drugim tomem. Dlatego, że ta książka momentami była tak obleśna i tak okropna. Tutaj po prostu, tutaj też powstają bardzo niezdrowe relacje w bardzo niesmaczny sposób opisywane i określane. Było tutaj takie jakby, może nie tyle wytłumaczenie, co taka zapowiedź, że kiedyś to uczucie, relacja może się przerodzić w taką normalną relację. I w sumie nie wiem za co dałam te pół gwiazdki w tym momencie. Już też zdążyłam po raz kolejny zapomnieć w ogóle o co chodziło z tym systemem magicznym. Natomiast tutaj było, są te kamienie, tak? Te tytułowe zresztą kamienie. O ile w przypadku innych książek, o których dzisiaj mówiłam, ta jedna gwiazdka podniesiona, żeby to nie było 1/5, tylko żeby było 2/5, jakoś faktycznie czułam, że jest usprawiedliwiona i po prostu może nawet czułabym, że to troszeczkę by było niesprawiedliwe, jakbym taką chamską jedną gwiazdkę dała w stosunku do którejś z tych książek. No to tutaj jednak 1,5 gwiazdki, no to to jest takie bardzo mimo wszystko optymistyczne. Też z tego co kojarzę, to odbierałam tę książkę tak, że ta autorka nam bardzo mało tutaj opisuje i serwuje, tak jakbyśmy my musieli już wiedzieć, co ona ma w głowie, tworząc tę historię, pisząc o tych postaciach i tworząc te wydarzenia i tak dalej, i tworząc ten świat. Jakby ona myślała, że my będziemy mieć w głowie ten obraz, który ona ma, i opisywała to dosyć skąpo, nie mając świadomości, że no my nie będziemy tego tak odbierać jak ona, bo to za mało jest informacji, za słabe przedstawienie i tak dalej. I o ile czasami książki mocno mi się nie podobają i dla mnie w mojej subiektywnej opinii są bardzo złe, ale na przykład dostają 2 gwiazdki, bo jakiś jeden aspekt w nich był dobry i mi się podobał i był taką perłą w gównie, że tak to brzydko ujmę, no to w przypadku tej książki, akurat te 0,5 gwiazdki, no to tutaj nawet nie można mówić o żadnej jakiejś mocnej stronie, o jakiejś perle, to bardziej 2 złote w gównie, więc nie wiem, czy o te 2 złote się warto w tym po prostu babrać. Dlatego, no, ja jestem bardzo mocno na nie i nie wiem w tym momencie, czy kiedykolwiek nastanie ten czas, żebym ja faktycznie spróbowała kontynuować tę serię. Ale jeżeli chodzi o te najgorsze książki tego 2022 roku. Jeśli mi znacie, jakie były najgorsze przez was przeczytane w ubiegłym roku książki. Jeżeli jest ktoś, kto zgadza się ze mną, z moją opinią w stosunku do którejkolwiek z tych książek, też dajcie mi znać, że nie jestem sama, tylko że wy też tak uważacie. A tymczasem myślę, że nie ma co przedłużać. Czekajcie na bardziej pozytywne zestawienie tych najlepszych książek ubiegłego roku. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.